Naga kobieta, odcięta głowa. Proboszcz zrezygnował, Hiszpania. Rektor katedry w Toledo zrezygnował. Pozwolił w kościele nakręcić teledysk. Proboszcz katedry w Toledo zrezygnował po tym, jak wydał zgodę do nakręcenia teledysku w kościele. W klipie do piosenki, ateo, ateista, ret, hiszpańskiego rapera C. Tangana oraz argentyńskiej piosenkarki kompozytorki nad Hypelusą możemy zobaczyć między innymi. Taniec w kościele i nagłą kobietę z odciętą głową. Katedra za zgodę na zrobienie teledysku miała otrzymać do 30 tysięcy euro. Na początku października w sieci pojawił się nowy teledysk C. Tangana i Natchy Peluso do piosenki Ateista. Do tej pory wyświetlono go ponad 12 milionów razy. Tańce w katedrze wokół obrazu powstały kontrowersje, bo sceny do niego nakręcono w archidiecezjalnej katedrze w Toledo. Na klipie widać m.in. tańczącą parę na tle świętych obrazów, nagłą kobietę z odciętą głową mężczyzny, czy mężczyzn przebranych za księży. W teledysku oprócz wspomnianej pary, wystąpili też znani hiszpańscy aktorzy i celebreci z mediów społecznościowych, m.in. Bryce Sefey i Cayetana Guilencu Erwo. Rektor katedry odwołany władze kościelne poinformowały, że rektor katedry zrezygnował ze swojej funkcji. To ksiądz. Juan Miguel Ferrer miał być odpowiedzialny za wydanie zgody na nakręcenie teledysku w świątyni. Archidiecezja w specjalnym komunikacie przeprosiła wiernych, którzy poczuli się urażeni scenami, które nakręcono w katedrze. Arcybiskup Toledo Francisco Cerro powiedział, że głęboko żałuje tego, co się stało. Zapewniał też, że nie wiedział, jaki będzie efekt końcowy teledysku. Zapowiedział również specjalną mrze o przebłaganie za grzechy i obiecał, że katedra nigdy więcej nie zostanie wykorzystana w ten sposób, podał New York Post. Jak informują hiszpańskie media, za zgodę na nakręcenie klipu katedra miała dostać od 15 do 30 tysięcy euro.